Portal powstał na prośbę mieszkańców miasta, którzy często dzwonili do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z chęcią przekazania różnych przedmiotów na rzecz osób potrzebujących. Impulsem do jego uruchomienia były informacje telefoniczne, które uzyskiwałam od mieszkańców naszego powiatu w kwestii przekazania, bezpłatnego przekazania różnego rodzaju sprzętów na rzecz osób bardziej potrzebujących. Wśród tych sprzętów znajdowały się m.in. meble, odzież, zabawki, sprzęty rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, a także sprzęty RTV-AGD. Na stronie podaruj.swidnica.pl umieszczone są kategorie przedmiotów możliwych do przekazania oraz regulamin. Portal skonstruowany jest w sposób czytelny, a zarejestrowanie bezpłatnego konta jest niezwykle proste. Ofiarodawcy mogą pozostać anonimowi, wystarczy podać numer telefonu kontaktowego. Wybór należy do nich. Co ważne, serwis nie bierze udziału w procesie przekazywania przedmiotów, a jedynie umożliwia prezentację ofert. Portal Podaruj jest adresowany do wszystkich mieszkańców powiatu, zarówno do tych, którzy mają jakieś niepotrzebne sprzęty, ale które znajdują się w dobrym stanie, są sprawne, lub też sprzętów, które będą w najbliższej przyszłości wymieniane na nowe, a zarówno dla tych osób, które chcą korzystać z takiej formy wsparcia, które potrzebują z uwagi na swoją sytuację finansową różnego rodzaju sprzętów, które są potrzebne w codziennym gospodarstwie domowym. Portal powstał w ramach projektu Droga do Aktywności, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.